Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj drugi materiał poświęcony balancing data slate'owi. Omówimy sobie zmiany w faction rulesach, jeżeli chodzi o nasze armie. Zmiany są mniejsze lub większe, więc będziemy sobie tutaj o tym opowiadać. Jeżeli chodzi o czytanie tego dokumentu, jest identycznie jak w przypadku poprzedniego odcinka, czyli wszelkie zmiany względem kodeksów tudzież indeksów, jakie macie, zostały oznaczone na czerwono, natomiast nowe zmiany, które zostały wprowadzone konkretnie w tym dataslate'cie, mają dodatkowo jeszcze znak plusika i o tych zmianach konkretnie z plusikami będziemy sobie tutaj rozmawiać. Adepta Sororita, żadnych zmian, czyli to, co macie w kodeksie, tak gracie. Kodeks jest świeżutki, więc tutaj akurat taka decyzja nie dziwi. Adeptus Custodes, dwa buffy, jeden większy, drugi mniejszy. Shield Host, czyli ten detachment ze złotym ła, tak zwanym. Wcześniej Cassada mówiła, że raz na grę odpalamy sobie w kombacie krytyki na piątkach, co oczywiście synergizuje się z zasadą armijną, gdzie macie litala albo sustainy w kombacie. No i drugi efekt, który odpadaliśmy, to podbite AP. Teraz to zmieniono. Teraz wybieracie sobie co rundę jeden z tych buffów, a więc w teorii możecie całą grę biegać z krytykami na piątkach, albo możecie biegać z podbitym AP. No zmiana zdecydowanie na plus. Wprawdzie nie macie tej jednej super tury, kiedy macie dwa efekty naraz, ale lepiej wydaje mi się mieć po prostu przez całą grę dostęp do jakiegoś tam buffa, no szczególnie te krytykale na piątkach. One tutaj działają fantastycznie. Bardzo mocna zmiana, jeżeli chodzi o Shield Host, który jest jednym z lepszych detachmentów Adeptus Custodes i tutaj na pewno na plusik. Mniejsza zmiana, Auric Champions Detachment, lekko się zmieniła zasada detachmentowa. Tam wcześniej charakter, modele miały plus jeden do Woundrolla w wybrany cel, który sobie tam określaliśmy na początku komanda. Teraz działa to na modele w Adeptus Custodes Characters Unit, co oznacza, że ten plus jeden do wunda mają też bodyguardzi danego charaktera. Oczywiście zmiana na lepsze, natomiast należy pamiętać, że w tym detachmencie bardzo dużo innych zasad z ulepszeń, ze stratagemów ciągle działa tylko i wyłącznie na charakter modele, więc tam ciągle wygar tak naprawdę oparty jest na tych 5-6 bohaterach, których mamy w rozpisce. No i tutaj jest tylko lekka poprawka dotycząca zasady detachmentowej. No i ze względu na to, że ten detachment jest no chyba troszeczkę słabszy od tego Shield Hosta, to wydaje mi się, że po prostu ta zmiana ma minimalnie mniejszy impact. Natomiast no tutaj sytuacja jest jaka jest. Adeptus Custodes kodeks dość słaby, jeżeli chodzi o moment premiery. Teraz dostał sporo buffów. Macie te buffy związane z faction rulesami, są zmiany punktowe, szczególnie na modelach forwardowych, tam jest parę obniżek, no i ta zasada, że devy są mortalami z powrotem, powoduje, że wyporność Custodes troszeczkę wzrosła. Jest też trzeci grywalny detachment Emperor Talons, gdzie mamy Filno Paina od mortali piątkowego, ewentualnie czwórkowego ze stratagema, sisterki mają trójkowego i to też teraz działa na devastating wundy. Więc no, ogólnie Custodes z tych zmian na pewno są zadowoleni. Natomiast jeżeli zadowoleni są Adeptus Custodes ze zmian, to admechowcy są po prostu zachwyceni. Właściwie cała pierwsza strona dotyczy zmian w admechu i poziom tych zmian pokazuje po prostu, jak słabym kodeksem był admech w momencie premiery. Wieść gminna niesie, że jeszcze do niedawna w Games Workshop kodeksy pisały dwa różne zespoły. No i wyobraźcie sobie, że jeden z tych zespołów ma na koncie słaby kodeks Admechu, słaby kodeks Custodes, słaby kodeks Genokultu, natomiast ten drugi stworzył takie kodeksy jak Necroni, Orki czy CSM-y. No i też wieść gminna niesie, że ten jeden zespół został rozwiązany, ten słabszy. No i już te kodeksy mają tak nie odstawać negatywnie od całej reszty, zobaczymy, czy to się uda. Natomiast tutaj, zanim zaczniemy sobie omawiać te zmiany, no to trzeba powiedzieć, że fajnie, że Games Workshop dotrzymało słowa. Najpierw zareagowało obniżkami punktowymi, ale od razu napisali, że przyglądają się wyraźnie tutaj temu Admechowi, że on nie działa tak, jak chcieliby, żeby działał. No i faktycznie słowa dotrzymali, bo wprawdzie Admech dostał podwyżki punktowe i świeci się na czerwono w monitorium Field Manualu, jeżeli chodzi o koszta. Natomiast w 90% te koszta są jak najbardziej usprawiedliwione, bo po prostu dostajemy bardzo duże wzmocnienie całej naszej armii. Przede wszystkim zmienia się Army Rule, który został rozbudowany. Mamy dalej dwie doktryny, skrótowo określane jako doktryna asaltowa oraz doktryna heavy. No i co się tutaj pozmieniało? Po pierwsze, jeżeli mamy doktrynę asaltową, to mamy
asalt na całej naszej armii. Mamy podbity weapon skill o 1. Wcześniej Admech, nie licząc paru wyjątków, bił na 4+. Teraz w kombacie bijemy na trójeczkach z bazy, jeżeli sobie włączymy tą doktrynę. I jeżeli jesteśmy w 6 calach od naszego battle line'a, to podbijamy sobie AP o 1. To jest lekka zmiana. Wcześniej ta doktryna dawała nam AP w deployment przeciwnika. Teraz daje nam na samym stole, ale w synergii z naszym battleline'em w 6 calach. I tutaj od razu zaznaczę, że po pierwsze to jest oczywisty buff, no bo dostajecie weapon skilla, jedyneczkę i dużo łatwiejsze podbicie AP. Asalt na całej armii jest mega fajny, chociaż teraz nie możemy robić akcji po asalcie, więc to akurat troszeczkę nam przeszkadza. No trudno, zdarza się, no to dotyczy wszystkich frakcji, nie zamierzam nad tym płakać. Natomiast ciągle posiadanie asalta na całej armii, podbitego weapon skilla i podbitego AP jest mega, mega spoko. Szczególnie, że to podbite AP działa zarówno w kombacie, jak i w shootingu, więc no jest to po prostu fenomenalne. No bo też tym datasheetom admechowym w kodeksie brakowało tego AP. To jest cała gama ataków typu siła 4, siła 5 bez AP, 1 damage. Teraz nie dość, że będziemy lepiej trafiać, no to jeszcze przeciwnik będzie się troszeczkę gorzej bronił. Mega fajna zmiana. Druga rzecz, którą trzeba pochwalić, no to jeszcze to, że kodeks Admechu, a nawet indeks. Od samego początku ta frakcja była zorientowana na bycie buffowaną przez własne battleliney. Mega mi się podoba ta idea, bo jest czymś ciekawym i unikatowym w kontekście samej gry, więc mega fajnie. Wiele datasheetów działa lepiej, jeżeli ma battleline koło siebie. No i fajne jest to, że ten element także został uwzględniony w Army Rule'u. Druga doktryna, doktryna Heavy, ona nam zwiększa Ballistic Skill, a więc najbardziej potrzebna rzecz, którą mamy tutaj zaaplikowaną. Już nie trafiamy na czwórkach, tylko trafiamy na trójkach z bazy. No i dodatkowo jeszcze w 6 salach od naszych battle line'ów mamy w kombacie, tylko i wyłącznie w kombacie, to jest ważne, mamy minus 1 do hita, więc też bardzo, bardzo spoko. I te 6 cali aury to mierzymy do naszych unitów, które są atakowane, a nie do przeciwnika, tak? Więc to jest akurat mega fajne, bo przeciwnik nie może za bardzo tego obejść. Więc tutaj po prostu ustawiamy sobie swoje modele w 6 celach od naszego battle line'a. No i mamy minus 1 do hita w kombacie. No po prostu działa to fantastycznie. No a że ballistic skill nakłada się automatycznie w doktrynie z heavy, no to jeżeli stoicie w miejscu i wybieracie sobie tą doktrynę, no to trafiacie na 2+, bo macie ballistic skill 3+, i heavy plus 1 do trafienia. I to się robi naprawdę srogie strzelanie. Trafienie na dwójkach oczywiście jest mega mocne na armii strzeleckiej, natomiast pamiętajcie, że musimy tutaj stać w miejscu. No i musimy sobie wybrać tą doktrynę heavy, więc automatycznie nie mamy podbitego AP, nie mamy asalta, no i nie mamy podbitego weapon skilla. No trzeba się nad czymś tutaj zastanowić, jeżeli wybieramy tą naszą konkretną doktrynę, i to jest mega fajne. To jest kolejne pole, żeby pokazać sobie skilla, żeby sobie troszeczkę potrenować podejmowanie decyzji. Mega, mega dobrze to wygląda. Do tego dorzucono doktryna Imperatives Faction Keyword na wszystko oprócz Kastelanów. Wszyscy bohaterowie elektropriści dostali teraz doktryna Imperatives. To było troszeczkę dziwne, że mieliśmy doktrynę właśnie asaltową i heavy. No i okazało się, że tam 1/4 kodeksu, w tym prawie wszyscy bohaterowie, w ogóle z nich nie korzystali. Teraz to zostało poprawione. Jedyny unit, który nie posiada keyworda, to są Castellan Roboty oraz Cybernetica Datasmith, czyli pastuch od tych robotów. Ale to też jest zrozumiałe, ponieważ jeden z detachmentów, kohort Cybernetica, jego zasadą detachmentową jest to, że po prostu Castellany otrzymują ten faction i dostają Army Rule, więc tutaj wszystko się zgadza, jest to mega logiczne. Banisarius Cole, jego ruch został zwiększony do 8, a w wcześniejszym odcinku dowiedzieliśmy się, że także może przechodzić przez ściany. Jest teraz zmiana w tych pivotach, on ma jajowatą podstawkę, a więc za każdy obrocik, nieważne jak duży, płaci 2 cale, no więc wychodzi tak naprawdę i tak na plus, bo obracając się, rusza się stare 6 cali, więc tak spoko, a przechodzi przez ściany, mega zmiana. Belisarius Cole teraz kosztuje 150 punktów, dobrze strzela, dobrze się bije, rozdaje fajne aury, a jedna z tych aur jeszcze została rozszerzona, ponieważ Mantra of Discipline, czyli aura testów Battleshocka i Leadershipu, teraz powoduje, że Belisarius Cole staje się battlelinem i ma to dwie ważne implikacje. Mniej widoczna implikacja, jest kilka elementów w nowej grze, które premiuje granie battlelinami. Na przykład battleliny mogą wykonywać akcje i strzelać jednocześnie.
Na jednej z misji są sekrety oparte na Battleline, żeby nasz Battleline był w diplomacie przeciwnika i trzeba wyeliminować wszystkie Battleline wroga i tak dalej. No i używając tutaj aury Mantra of Discipline powodujemy, że Belisarius Cole staje się Battleline'em. Też bierze udział po prostu w wykonywaniu tych misji, więc jest mega spoko. No i druga sprawa, to że jest Battleline'em automatycznie sprawia, że on się tutaj synergizuje z tymi doktrynami, czyli zachowuje się jak Battleline, jeżeli chodzi o wspieranie, a więc może rozdawać minus jeden do hita w doktrynie heavy w kombacie, albo może podbijać AP w doktrynie asaltowej w shootingu i w kombacie. Jedyna wada tego rozwiązania to jest to, że on wtedy nie rozdaje przerzutu jedynek to hit, natomiast sytuacyjnie jest to jak najbardziej do zrobienia i na pewno warto to rozważyć. No ogólnie model dostał mega buffy, teraz wydaje mi się, że jest automatycznym wyborem. W każdym detachmencie, w każdej rozpisce tak naprawdę ten Belisarius powinien się znajdować. Bardzo duże buffy. Pozmieniono też troszeczkę broni, no i to też oprócz tego właśnie, że cała armia dostała de facto plus jeden do trafienia albo w kombacie, albo w shootingu. No i to już usprawiedliwia podwyżki punktowe jak najbardziej. No to jeszcze pozmieniano troszeczkę broni. Zmieniły się bronie na Iron Strider Ballistari, czyli na kurczakach. Zarówno autokanon, jak i laskanon straciły Twin Linka, ale mają podwojoną liczbę strzałów. Mamy 4 strzały z autokanona na kurczaku lub 2 strzały z laskanona. Zachowano sustainy, więc mega spoko. No i tak jak powiedziałem, zabrano Twin Linka, no i zwiększono koszt punktowy, kurczaki z 50 do 70 za sztukę. No ale umówmy się, że lepiej jest mieć 2 strzały z laskanona na 3+ z sustainami, niż jeden strzał z sustainem na 4+ z twin linkiem, nie? Więc tutaj zmiana zdecydowanie na plus. Co ciekawe, ta sama broń Twin Cognis Laskanon jest umieszczona na Stratoraptorze, czyli na myśliwcu Admechu, i tam zmiany nie ma. Tam został stary ten Laskanon. Więc mamy taką samą broń, która tak samo się nazywa, ale ma dwa różne zasady działania, jeżeli chodzi o dwa różne datasheety. Scorpius Disintegrator, czyli czołg będący naszą mydelniczką, na głównym dziale dostał poprawkę damage już nie D6, tylko D6 plus 1, no bo to de facto jest pewien rodzaj laskanona, który po prostu był troszeczkę gorszy. Ferumit Cannon ma zasadę, że ma plus 1 to hit, jeżeli trafia w monstra lub w wehikle, co oznacza, że z doktryną na ballistic skill może trafiać monstra i wehikle na 2+. Ma D6 plus 1 zamiast D6 damage'a, no i dlatego został podrożony, chociaż tutaj tylko i wyłącznie 5 punkcików, każdy też taką podwyżkę by przyjął, jak najbardziej fajna zmiana. Infiltratorzy, unit, który tak naprawdę tylko i wyłącznie infiltrował, bo ani się nie bił, ani nie strzelał, teraz mają atak więcej, po 3 ataki na czwóreczkach, zarówno z Power Swordów, jak i z Taser Goldów. Poprawiono delikatnie wygar, mają dostęp do podbitego WS-a i co ciekawe, oni akurat nie podrożyli, więc dalej są obowiązkowym wyborem ze względu na to, że to jest jedyny unit z infiltracją w tym kodeksie, a to jest bardzo ważna mechanika. Natomiast teraz już w tym kombacie cokolwiek potrafią zrobić, no bo z 5 typa macie 15 ataków na trójkach, a nie 10 ataków na czwórkach jak do tej pory, więc tutaj zmiana jest dość spora. Cesarian Rustalkerzy, czyli kuzyni infiltratorów, też zostali buffy, no i tutaj tych buffów mamy dwa rodzaje. Po pierwsze, atak w górę, miecze z 4 do 5, pazury z 3 do 4, no i wszędzie podbito siłę z 4 do 5, jest po prostu tutaj podniesiono. I tutaj też jest koszt punktowy podniesiony, natomiast no, są dużo lepsi niż byli. Znowu, model dysponujący buffami do Advansa i szarży. W jednym detachmencie mają dostęp do szarży po Advansie. Wcześniej dziesiątka typa generowała 40 ataków na 4 plus 4-1-1. Teraz mamy 50 ataków na 3 plus 5-1-1. No po prostu zmiana diametralna, więc też wzrost punktowy nas nie dziwi. Teraz to jest 150 punktów za 10 typa i jest to jak najbardziej rozważalny unit, bardzo fajna zmiana. No i poprawiono też Onagera. Każde działko właściwie dostało jakąś zmianę. Jednocześnie oznacza to, że każde działo teraz wreszcie jest jak najbardziej rozważalne. Jeżeli chodzi o Daedalusa, czyli to działo antyflyowe, dostało po prostu strzał więcej z tej głównej armaty. Wcześniej to był jeden strzał plus 6 małych, teraz mamy 2 strzały duże i 6 małych. Tam jest Antifly 2 plus i 4 plus. Znowu opcja na trafianie na 3 plus, mega spoko. Eradication Beamer, najbardziej losowe działo w całym Admechu, bo ma sustain D3 i wcześniej miało D6 strzałów, teraz 2 D3 strzały. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego to jest buff, no to szybka matematyka. Na ilości strzałów 2 D3 po pierwsze nigdy nie rzucicie jedynki.
Po drugie, średnio oczekiwany wynik to 4, natomiast przy D6 możecie rzucić 1 i średnio oczekiwany wynik to 3,5. Jest po prostu bardziej stabilne, mniej losowe, właśnie o to w tym chodzi, więc mega spoko. Cała reszta się tutaj nie zmieniła. Neutron Laser. Neutron Laser, tutaj mamy strzał więcej, a więc już 3 strzały. I po drugie D6 plus 2, jeżeli chodzi o damage. Wcześniej był D6 plus 1, no to działo jest takim trochę większym las kanonem, bo ma siłę 16, AP4. No i D6 plus 2, bardzo sensownie to wygląda. Jest heavy z bazy, a więc jeżeli się nie rusza, to nawet w doktrynie asaltowej może trafiać na trójkach i wtedy ma AP5, więc mega spoko. Natomiast jeżeli się nie rusza w protektor doktrynie, ma heavy i ballistic skill 3+, a więc trafiamy na dwójkach z przerzutem jedynego od Belisariusa. Bardzo fajnie to wygląda. Co ciekawe, GW naprawiło swój błąd i usunęło blasta z tej broni. O, to był jedyny taki przypadek w grze, gdzie broń miała blasta, a jednocześnie nie miała losowej liczby strzałów, bo miała wcześniej 2 strzały, teraz ma 3. A w Korulsach nawet było zapisane, że blast to abilitka dla broni, które mają losową ilość strzałów. I to tutaj totalnie nie grało. Teraz ten blast został usunięty, mamy 3 strzały. Mega spoko. No i czwarta broń, zdecydowanie najsłabsza do tej pory. Czyli twinlinkowany Phosphor Blaster, 6-1-2 profil, trafiamy teraz na trójeczkach nawet. No i jego problemem było to, że miał 6 strzałów na 4+, teraz ma 12 na 3+, jest po prostu mega dobry, linkowany, ignore cover, jest opcja trafiać tym na trójeczkach 6-1-2 albo na czwóreczkach z asaltem 6-2-2. Ignore cover, więc no tutaj naprawdę jest sensowny. No i ta liczba strzałów przede wszystkim tutaj, jak sobie zestawicie z tym, że macie 2D3 strzały na elitę z Beamera, albo 3 strzały z lepszego las kanona, albo 8 strzałów we Fly, no to te 6 strzałów na taką lekką piechotę to była taka trochę bieda. Teraz jest strzałów 12, mega dobrze to wygląda. Kraby też poszły do góry ze 140 na 160 punktów, no ale 20 punktów za dostęp do lepszego ballistic skilla oraz poprawiony profil każdej broni, no też myślę, że każdy by tutaj dopłacił. Tak to wygląda na ten moment. Bardzo duże zmiany w admechu. Ta frakcja wreszcie ma jakiś konkretny wygar. Przeciwnicy wreszcie zaczynają ją traktować poważnie. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w zestawieniu ze zmianami w innych frakcjach, w zestawieniu ze zmianą całej gry. No bo tak jak wspominałem na poprzednim materiale, mamy tak naprawdę do czynienia z edycją 10,5, a jednocześnie trzeba też zestawić to wszystko z nowymi kosztami punktowymi. Zobaczymy, jak będzie. Jako gracz admechu jestem po prostu zachwycony. Jeżeli chodzi o kolejną stronę zmian, to w Eldarach nie zmieniło się nic nowego. Te rzeczy, które były nerfami wcześniej, to zostały po staremu. W Agents of Imperium też się nic nie zmieniło. W Astra Militarum zmienił się Detachment Rule całkowicie. Teraz za każdym razem, kiedy regiment, unit z naszej armii strzela, cokolwiek co nie jest monstrem lub wehiklem i to widzi, to ma litale. Natomiast nasze składrony w strzelaniu mają litale na monstra i wehikle, więc działa to z grubsza w ten sposób, że nasze drobne unity, powiedzmy tam około piechociarskie, mają litale na wrogą piechotę, muntedy i tak dalej, a nasze ciężkie składronowe rzeczy, jeżeli widzą cel, to strzelając w inne ciężkie rzeczy jak monstra i wehikle, mają litale. Jest zaznaczone, że trzeba widzieć cel. Czyli wcześniej mieliśmy kodeks oparty na artylerii, bo dostawaliśmy litale jak staliśmy w miejscu. Teraz tak naprawdę wszystko oprócz artylerii dostało bardzo dużego buffa. Jest to przekierowanie właściwie całkowitego pomysłu na gwardię na tym indeksie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja troszeczkę prorokowałem, że gwardia dostanie drugi detachment, który będzie buffował jakiś inny aspekt tej armii. Teraz po prostu zmieniliśmy środek ciężkości z artylerii na czołgi, na piechotę. No i zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Bardzo ważna zmiana. Black Templary. Impulsor zmienił swój transport capacity. Teraz wchodzi tam 7 modeli i to jest zmiana ogólnie też SM-owa. Warto o tym pamiętać. Jednocześnie zmienił się też transport capacity Repulsora. Wchodzi tam do 14 modeli. Przy Black Templarach jeszcze bardzo ważna zmiana, to jest akurat w FAQ do tej armii. Jeżeli mamy jakiś pojazd w wersji Black Templarowej, na przykład Impulsora, to już nie możemy wziąć zwykłego Impulsora. Wcześniej Black Templarze to był taki jedyny zakon, który mógł zrobić taką sztuczkę, że mógł brać zwykłe impulsory albo Black Templarowe, teraz tylko i wyłącznie Black Templarowe. A myślę, że to jest akurat spory nerf, no bo tam chodzi o to, że Black Templarowe impulsory i cała reszta tych ich broni ma dodatkową meltę.
One były troszeczkę droższe, ale układając rozpiskę mogliście sobie przekładać te modele w dowolną stronę. Jak wam brakowało 5-10 punktów, to sobie zamienialiście Black Templarskiego impulsora na zwykłego impulsora, zabieraliście sobie tą meltę i układaliście rozpiskę od nowa i wtedy to działało. Teraz tak nie można zrobić i jest to delikatny nerf tej frakcji. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła po tym wszystkim. W Blanagellach nic się nie zmieniło, natomiast zmieniło się w House Knightach. House Knighty Super Heavy Walker Ability to zresztą jest taka sama umiejętność jak w Imperial Knightach. Mamy przechodzenie przez ściany w Normal Move'u, Advance'ie oraz Fallback'u. Ważne, nie można tego robić w szarży, to jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście trzeba zakończyć ten ruch poza ścianą, nie możecie wejść w ścianę, w budynek, w kontener i tak dalej. A i możemy też wchodzić w engagement range od przeciwników. Podczas tych ruchów nie możemy tylko skończyć ruchu w engagement range'u od przeciwnika. No i jeżeli pokonujemy teren, który jest wyższy niż 4 cale, to rzucamy sobie kosteczką i na jedynce jesteśmy zszokowani. Myślę, że każdy gracz Imperial Knightów i House Knightów nawet by za automatycznego Battleshocka rozważał przechodzenie przez ściany. Jest to mega wielka zmiana, szczególnie dla Imperial Knightów, bo House Knighty jeszcze miały stratagem, który pozwalał przechodzić przez ściany i to był stratagem, który tak naprawdę odróżniał jakościowo House Knighty od Imperial Knightów. Chodzenie po stole, blokowanie się i tak dalej, zdobywanie znaczników, no to jest clue tej gry i House Knighty radziły sobie z tym fenomenalnie, bo były nieblokowalne, a Imperial Knighty wystarczyło sobie zaparkować troszeczkę piechoty w jakichś konkretnych miejscach pomiędzy ruinami i te Imperial Knighty nie miały żadnego podejścia do tego tematu. Teraz to tak naprawdę uwalnia tę armię z okowów. Tam też zostały zmienione koszta punktowe. Pamiętajcie, że duże Knighty mają keyword Titanic, a więc lepiej widzą ponad ruinami. Teraz też mogą wykonywać akcje i strzelać, bo to też jest zmiana związana z pariach Nexusem, o której też był odcinek. A więc tutaj tak naprawdę mamy sytuację, gdzie zarówno House Knight, jak i Imperial Knight dostały bardzo, bardzo dużego buffa i trzeba też o tym pamiętać. W Chaos Space Marines zmieniono jedną abilitkę, która była totalnie mega gięta. Warp Talony, Warp Strike Ability. Teraz dodano informację, że ten nasz unit musiał coś zniszczyć, żeby móc wrócić do rezerw. Wcześniej działało to w ten sposób, że na koniec fight phase'u cofaliście sobie warp talony do rezerw, potem wychodziliście bez żadnego problemu, niezależnie od tego, co się działo na stole. Teraz, jeżeli wam się noga poślizgnie i unitu nie zabijecie, albo na przykład inny unit zabije cel, w który wszarżowały warp talony, to one nie mogą się cofnąć do rezerw. Jednocześnie dostały bardzo dużą podwyżkę punktową. No i czy będą grywalne, no to zobaczymy. Dalej, a abilitka jest mega mocna, bo cofanie się do rezerw na koniec fight phase'a jest mega, mega mocne. Natomiast przy tym koszcie punktowym i przy obowiązku zabicia jakiegoś unitu już nie jest tak po prostu broken jak było wcześniej. Bardzo duży nerf. Natomiast Chaos Space Marines, no to jest nowy kodeks, bardzo szeroki, tam jest tyle opcji, że myślę, że jako frakcja sobie spokojnie z tym poradzą. Kolejne bardzo duże zmiany to zmiany związane w demonach. Tutaj też zostało bardzo mocno zamieszane. Po pierwsze, wszystkie Greater Demony dostały aurę, którą miał Belakor, czyli roztaczają one sześciocalową aurę Demonic Terroru, czyli każdy przeciwnik w sześciu calach od tych dużych demonów, jeżeli oblewa Battleshocka, którego wykonuje na minus jeden, to dostaje dodatkowo D3 Mortal Wundy, więc jest to pierwszy buff. Drugi natomiast dużo mocniejszy to to, że duże demony, Greater Demony, rozdają też tą pozytywną wersję zasady demonicznej aury, czyli po pierwsze w 6 calach jak my zdajemy Battleshocki to się leczymy, a po drugie działają tutaj stratagemy, szczególnie ten stratagem na wychodzenie z Deep Strike'u w 6 calach od przeciwnika i szarżowanie. Teraz nie tylko działa to z Belakora, tylko działa to z dowolnego dużego demona. Natomiast pozytywne elementy tej aury działają tylko i wyłącznie na konkretne bóstwo, czyli przykładowo Shalaxy i Keeper of Secret leczą w morale oraz pozwalają wychodzić z deepa w 6 calach od przeciwnika tylko slaneszowym unitom, nie wszystkim. Więc o tym warto pamiętać. Natomiast automatycznie oznacza to też, że wszelkiego rodzaju ulepszenia, które działają lepiej w momencie, kiedy jesteśmy w strefie cienia, automatycznie działają zawsze, ponieważ nasze duże modele, które mogą wziąć te artefakty, jak leczący Soul Stealer na Keeper of Secret, czy Feel No Pain 4++ na Great Unclean One'a, to działa zawsze, ponieważ duże demony teraz zawsze są w
aurze cienia, ponieważ same tą sześciocelową aurę cienia rozdają. Potężne zmiany, jeżeli chodzi o granie. Troszeczkę nerf Belakora, no bo teraz Belakor już nie jest takim wyjątkowym modelem, który dawał nam jakieś tam bajery. Teraz właściwie jego rola to teraz sprowadza się właściwie do dawania tego lone opa na 18 cali na naszą armię. Natomiast jeżeli chcemy sobie poszarżować w 6 calach od przeciwnika, no to musimy sobie skonstruować odpowiednią rozpiskę i wziąć na przykład Blood Tristera, żeby nasze Blood Lettery czy Blood Crushery mogły tak robić. Pamiętajcie, że dalej jest wymóg, że musimy spaść Holy Within w 6 calach od naszego Greater Demona, żeby być w tej aurze. Natomiast każdy model się mieści, nawet poprawnie sklejony Soul Grinder, który biega teraz bez podstawki na WTC, może się tam zmieścić i on też może sobie zaszarżować na szósteczce. No, po prostu bardzo mocna zmiana. Do tego demony, armia, która wyjątkowo dobrze wykonuje sekundarki, które teraz są trudniejsze do zrobienia niż były do tej pory, więc tutaj na pewno są buffy, co też nie dziwi, bo armia należała do jednej ze słabszych. Zmieniły się także niektóre elementy w Dark Angelach. Grim Resolve, Detachment Rule otrzymał dodatkową linijkę. Oprócz tego, że w momencie jesteśmy z battle szykowani, to mamy 1 OC, a nie 0, to dodatkowo w command phase wskazujemy jeden nasz unit i on ma plus 1 do objective control, więc mega spoko. No i zmieniły się też przysięgi w Inner Circle Task Force detachmencie. Nasza przysięga działa też na marker, albo taki, którego bronimy, albo taki, który chcemy zdobyć. No i Deathwing Infantry w zaprzysiężony marker w przeciwnika mają plus 1 do wound rolla, więc coś tam się dzieje w tych Dark Angelach. Aczkolwiek tutaj jest to frakcja, którą najtrudniej mi ocenić z punktu widzenia tych zmian, ponieważ no, nie grałem jeszcze na Dark Angele na tym konkretnym detachmencie, nie wiem jak to działa. Jeżeli ludzie grają na Dark Angelach, to raczej biorą sobie Gladiusa ze zwykłych SM-ów albo kombinują z innymi detachmentami. No tutaj zobaczymy, czy to wystarczy, żeby sobie tutaj pograć. Do tego Deathwing Knighti w kombacie na tych swoich maskach dostali Anti-Monster 4+, i Anti-Vehicle 4+. Podbito im też AP do dwójki. No to są 4 ataki z typa na dwójkach 6-2-2, łądujące monstra i wehikle na czwórkach. No, jakaś zmiana delikatna na plusik. No i też poprawiono broń Inner Circle Kompanionów. W kombacie mają podbite AP do dwójki. No i sweepowy atak dostał atak więcej na strajku, więc na tym grubym ataku mamy litale 4 ataki 6-2-2. A na sweepie sustain hit 2 mamy 5 ataków 6-2-1. Wszystko na trójeczkach. No są to delikatne zmiany. Zobaczymy, czy pomogą. No w Space Marinach jest ten problem, a właściwie to jest mega zaleta, że spokojnie możemy grać Blood Angelsami, możemy grać kosmicznymi wilkami, możemy grać waniliowymi SM-ami na Gladiusie, na Stormlancy. Iron Storm dostał troszeczkę nerfy, ale ciągle jest grywalną detachmentem, więc być może te zmiany związane z Dark Angelami przejdą bez echa, a może okaże się, że tam się coś kroi. Zobaczymy, na pewno zmiany warto odnotowania, dlatego je tutaj odnotowujemy. Kolejna sprawa to Death Guard. Tutaj jeden konkretny nerf. Nie można rzucać spamu granatów. Po pierwsze, co wiecie z poprzedniego odcinka, granaty dostały nerfa, nie działają po advance, nie działają po fallbacku i tak dalej. A po drugie, Biologus w Death Guardzie pozwalał, miał taki zapis, że pozwalał rzucać granaty kilka razy z rzędu z kilku różnych Biologusów. Teraz mamy informację, że możemy raz na bitwę użyć tej umiejętności i rzucić granat po prostu za zero. A więc ilość granatów bardzo mocno spadła, przez to też spadł wygar tego Death Guardu. No i można z jednej strony się śmiać, że to tylko i wyłącznie jedna linijka się zmieniła, ale w przeciwieństwie do CSM-ów, gdzie tam był nerf jednej linijki na Warp Talonach, no to kodeks Death Guardu jest dużo mniejszy i ta zmiana go dużo bardziej boli, bo kodeks Death Guardu bardziej polegał na Biologusach niż kodeks CSM-ów polega na Warp Talonach. Tu jest ta zmiana. I ona jest dla Death Guardu bolesna. W Deathwatchu i w Drukhari żadnych nowych zmian. Gensdealer Kult, podobnie jak Sisterki, raczej czeka na zmiany i też zabawię się w Lekkiego Proroka. Te zmiany nadejdą. Może nie aż tak srogie jak w Admechu, ale tam kilka profili, kilka datasheetów, kilka broni na pewno się zmieni, bo ten kodeks jest podobnie przestrzelony jak kodeks Admechu. Takie jest moje zdanie. Zobaczymy, czy się to tutaj sprawdzi.
Zmiana w Grey Knightach, Vortex of Doom, czyli psioniczna moc Librariana, teraz nie działa na Lownopy. Wcześniej to było interpretowane tak, i tak żeśmy grali, że nie jest to konkretnie atak, tylko po prostu moc rzucana w shootingu, więc Lownopy to omijało, to samo spotka Doombolt, jak się przekonacie. No i to strzelanie mortalami teraz po prostu w tego Lownopa strzelić nie może, musimy być w 12 celach, żeby to odpalić, bardzo ważna informacja. Ciekawostka, bo żeśmy minęli Devguard. Tyfus ma bardzo podobną moc, że tam zadaje D6 mordali na 2+ bodajże. I on te Lownopy dalej ignoruje. Tamtego nie sklaryfikowano, ciekawostka. Natomiast tutaj Vortex of Doom oraz Doombolt zostały zmienione tak, że w Lownopy, jeżeli chcemy celować, to musimy być w 12 calach. O Imperial Knightach mówiłem, przechodzenie przez ściany mega mocne. W League of Wotan żadnych nowych zmian. W Necronach Hyper Crypta, jeden z najlepszych detachmentów nekrońskich, dostał nerfa. Gem, który pozwala spadać w 3 calach od przeciwnika, nie działa na monstra, czyli już nie możemy teleportować naszych ktanów w 3 calach od przeciwnika. Poważna zmiana, ktany dostały podwyżki punktowe, były takie na granicy grywalności, natomiast teraz, jeżeli już, to chyba nie w Hypercrypcie, a jeżeli nawet będziemy nie grać w Hypercrypcie, no to już nie będzie takiego mocnego impaktu na grę. No bo nie ustawimy sobie przeciwnikowi na znaczniku ktana z wielką wypornością i nie powiemy mu próbuj go zabić albo w kolejnej turze zginiesz, nie? Więc tutaj bardzo duża zmiana, no i jakby nie było, nerf. Oreczki. Green Tide Detachment, czyli ta zielona fala. Tutaj zmieniliśmy sobie naszego save'a. Wcześniej mieliśmy 5 inwa na wszystkim i przerzut jedynek na tego inwa, jeżeli mamy 10 modeli lub więcej w unicie. Tutaj chodziło o granie hordą po 20 boysów. Teraz mamy 6 inwa na wszystkim i 5 inwa, jeżeli i nasz unit składa się z 10 lub większej ilości modeli, a więc jest to bardzo poważna zmiana wypornościowa, zdecydowanie nerf. Tide of Muscle Stratagem, czyli stratagem, który pozwalał nam zwiększać sobie szarże, został zmieniony. Mamy teraz tylko plus 1 do szarży i jeżeli składamy się z 10 lub większej ilości modeli, to ten nasz unit ma przerzut tej szarży, też jest to słabsze działanie stratagemu niż było do tej pory. No i też Go Get Him Stratagem, czyli taki Blood Surge, czyli ruch w odpowiedzi na wrogie strzelanie, też został znerfiony, bo teraz mamy po prostu D6 tego ruchu, jeżeli nasz unit składa się z 10 lub większej ilości modeli. Te stratagemy po prostu są troszeczkę słabsze niż były, wyporność ta inwowa słabsza niż była, no i ogólnie ten Green Tide dostał poważną zmianę. Zmieniły się też meganoby, teraz mają 5 Feel No Pain, a jeżeli jest ła i to jest poważna zmiana, ogólnie z tym Feel No Painem w tej grze, to mamy sytuację, gdzie czwórkowy Feel No Pain jest po prostu broken. Wiedzieliśmy to na starych aberracjach czy na Arku Flagellantach Sisterek. Piątkowy jest po prostu ok. Jako, że meganoby odpalają tego Feel No Paina tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mają ła, czyli maksymalnie dwukrotnie na Bully Boysach. Same nie mają wygaru, nie są zbyt szybkie i zostały jeszcze podrożone. No to ich sens jako jednostki jest bardzo mocno wątpliwy. Natomiast zmiana zdecydowanie na plus. No wcześniej to był troszeczkę kodeks meganobs, gdzie niezależnie od detachmentu zawsze je brałeś, a w Bully Boysach brałeś 12-18 sztuk, no i to było takie, no, trochę jak w Wrighty w Necronach, nie? Gdzie po prostu ktoś przesadził z wypornością danego unitu per punkt. No teraz z drugiej strony też nie za bardzo mi się podoba taka zmiana, gdzie walimy nerfami z każdej możliwej strony i patrzymy, czy to się w ogóle podniesie. No, może się podniesie, zobaczymy. W Space Marinach zmiany transportowe w repulsorze i w impulsorze do 7-14, czyli to, co było w Black Templarach, więc to już żeśmy sobie omówili. Mercy is Weakness, bardzo potężny stratagem, zmienił swój kosz do 2, to jest bardzo ważna sprawa, ale najważniejsze w Iron Stormie 2 super ulepszenia, czyli aury na litale oraz aura na strzelanie po fallbacku i advansie przestało być aurą. Teraz w komandzie po prostu rzucamy sobie na jeden vehicle model litale albo właśnie strzelanie po fallbacku lub advansie i to jest drastyczna zmiana. Te dwa ulepszenia powodowały, że Iron Storm był mega mobilny, był mega groźny, bo miał te litale dodatkowo. I to były ulepszenia, które bardzo mocno trzymały ten detachment w grze. Teraz zostały bardzo mocno ograbione, żeby nie powiedzieć, że wyrzucone na śmietnik, chociaż to może jeszcze będą wybierane. Natomiast mamy teraz większy nacisk na granie na sekundary, kontrola stołów i tak dalej. Wyjeżdżanie przed siebie. Ten Iron Storm i tak miał tendencję do korkowania się na wąskich przejściach między ruinami i tak dalej. Teraz ma dodatkowe problemy, bo jest mniej mobilny, mniej zabójczy. No i też gra stała się mniej przyjemna dla takiego stacjonarnego strzelania, bo jednak musimy po tym stole dość mocno biegać.
No i o tym warto tutaj pamiętać. Iron Storm, bardzo poważny nerw. Zmiana w kosmicznych wilkach. Wilki, jak może wiecie, albo i nie wiecie, bo praktycznie nikt oprócz prawdziwych klimaciarzy, których pozdrawiam z tej strony, mówię to absolutnie bez ironii, nikt właściwie nie gra detachmentu opartego na Champions of Wrath, ponieważ jest on mega słaby. Tam są te sagi, które buffują naszą armię w jakiś tam, powiedzmy, przeciętny sposób, ale wymagają skandalicznych warunków, że nasz charakter musi zabić wrogi charakter, bla, 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 bla. I wtedy sobie możemy odpalić sagę i na przykład dostajemy wtedy sustainy jedynki, nie? Czy tam coś. Teraz mamy w kosmicznych wilkach informację, że jedną sagę mamy z automatu na początku gry. Zmiana wydaje mi się na tyle oczywista, że powinna nastąpić mniej więcej gdzieś tam w czerwcu poprzedniego roku, kiedy po jednym miesiącu grania w 10. edycję widać było, że ten detachment wilków jest po prostu beznadziejnie słaby. Teraz możemy sobie to odpalić na początku, a więc na samym początku możemy mieć albo sustainy, albo podbite OC na znaczniku, albo na przykład szóstkowego Feel No Paina, albo Litale, więc no ogólnie mega fajne, ale ciągle wilki chcecie grać na Stormlancy, chcecie grać na szarży po Advansie, chcecie mieć dostęp do stratagemu na 9-calowy Advans na waszej wilczej kawalerii i tak dalej, więc myślę, że to jest zbyt słaby impact, żeby jeszcze kombinować z tym detachmentem, jeżeli jest taka mocna Stormlansa. W Tau nie zmieniło się nic, nowy kodeks, więc też tutaj nas to nie dziwi. No i Thousand Sunny zmieniło się bardzo, bardzo dużo na wszystkie strony i mimo, że będzie to troszeczkę wyglądało jak nerf, no to musicie uwierzyć mi na słowo, że te Thousand Sunny tak źle nie wyglądają na stole, bo też zmiany kosztów punktowych, Mutalit teraz też podaniał, bardzo fajnie poprawia tą grę, więc tam mimo, że tutaj mamy troszeczkę nerfów związanych z kabalami, to ostatecznie armia nie jest taka zła. Magnus też lepiej przechodzi po stole, ponieważ ma okrągłą podstawkę, jest monsterem, więc jego skrzydła w ruchu już się nie haczą o ściany itd., itd. To jest mega, mega dobre, darmowe piwoty te sprawy, bo jest na okrągłej podstawce, więc tam też troszeczkę takich buffów w tle jest. Natomiast jeżeli chodzi o tą konkretną zmianę tutaj w tym Balancing Data Slate'cie, po pierwsze możemy rzucić tylko jednego kabala z jednego czarnoksiężnika. A więc nie możecie rzucić z jednego unitu, gdzie macie sierżanta i lidera, macie dwóch czarnoksiężników. No wcześniej była taka opcja, żeby rzucić na przykład dwa razy Doombolta i popych, czyli dodatkowy ruch, albo na przykład popych, Doombolt i popych do tyłu, nie? Teraz nie ma takiej opcji. Każdy czarnoksiężnik, każdy model Psykera rzuca jeden kabał na rundę, więc to jest bardzo duża zmiana. No i jest to nerf, jakby nie było. Twist of Fate działa w naszym shooting phase'ie i już nie zdejmuje save'a przeciwnikowi, tylko zwiększa nasze AP, jeżeli strzelamy w ten konkretny unit o 2. Bardzo duża zmiana. Wcześniej Thousand Sunny za pomocą Twist of Fate potrafiło otwierać Landridera z bolterów, bo wystarczyło, że się przebiliśmy przez toughness. No i ten Landrider nie miał absolutnie żadnych save'ów. Teraz to jest AP 2, no i powiem, że to jest srogi nerf. To jest srogi nerf. Koszt kabalowy się nie zmienił. Dalej to kosztuje 9 kabali, a w najlepszym wypadku zmniejszamy po prostu save'a przeciwnika z dwójki do czwórki, a wcześniej z dwójki do zera, nie? W sensie wcześniej w ogóle zdejmowaliśmy tego save'a. No wcześniej to było takie AP5 na najlepsze cele, teraz to jest AP2. No, powiedziałbym, że bardzo mocno przeciętnie. Myślę, że ten kabal został zmarginalizowany dość ostro. Doombolt to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli nie możemy targetować low-nopów powyżej 12 cali, musimy przejść to samo co Vortex of Doom w Grey Knightach. Temporal Surge, czyli ten popych, dany unit może zostać popchnięty tylko raz i nie dość, że nie ma już tego komba, że używamy trzech mocy kabałowych na jednym unicie z dwóch sorcererów, no to jeszcze jeżeli mamy popchnięty unit X, to nie możemy z innego Psykera popchnąć go ponownie, nawet jeżeli kabały na to pozwalają. Też bardzo duża zmiana, troszeczkę nerfiąca te Thousand Sunny. Tak to wygląda. No i ostatnia sprawa, zmiana na datasheecie. Exalted Sorcerer na dysku tak naprawdę wyleciał z rozpisek w ogóle, ponieważ w shootingu jego spowalnianie nie działa na monstra i wehikle. To było mega mocne, mega ważne, działało na wszelkiego rodzaju rzeczy w grze. Teraz nie działa na monstra, nie działa na pojazdy, a więc na bardzo dużą ilość unitów w mecie. A najczęściej to takie elementy chcecie spowalniać, jak na przykład wrogiego Angrona,
Więc tutaj teraz to nie zadziała, no i jest to zmiana. I tak jak powiedziałem, kabały są słabsze, działają w trudniejszy sposób na Thousand Sunach, natomiast inne zmiany, które dzieją się w tle, związane z pivotami, z ruchem, z kosztami punktowymi, sprawiają, że cały czas Thousand Suny jak najbardziej mogą grać. I te zmiany chyba były po prostu potrzebne, żeby ta armia nie zapinała na lewo i prawo, nie? Więc chyba tu po prostu o to się rozchodzi. No i frakcja ostatnia, która ma jakieś zmiany, bo World Eatersy żadnych nowych zmian nie mają, to Tyranidy. No i tutaj też zmieniło się bardzo dużo. Tyranidy to też kodeks, który raczej nie zawładnął sercami graczy, szczególnie w Polsce one były jeszcze dość mocno propsowane. Natomiast za granicą Tyranidy są uważane za armię dość przeciętną. No i teraz mamy zmiany. Zmiany są prawie tak duże jak w Admechu. Ponieważ bardzo mocno tutaj zwiększają zarówno jakość army rule, jak i jakość niektórych detachmentów oraz datasheetów. Po pierwsze, w synapsie oprócz tego, że zdajemy battle shocki na 3D6, to jeszcze w kombacie mamy plus 1 do siły. Mega mocne, plus 1 do siły. No to jest to, co mają Blood Angele w szarży, tylko że zostało to wzmocnione u nich akurat do plus 2. Ta jedynka bardzo często robi robotę, bardzo często przeskok z siły 5 na siłę 6. Z siły 9 na siłę 10 to są rzeczy, które robią robotę, pozwalają lepiej wundować przeciwników. Zdecydowanie zmiana oczywiście na plus, szczególnie że właściwie nic tutaj nas nie kosztuje. Do tego Shadow in the Warp, czyli ta ich jednorazowa umiejętność, która w dowolnym komandzie wymusza zdawanie battle shocków na całej armii przeciwnika. Teraz mamy minus 1 do tych testów, jeżeli jesteśmy w 6 calach od synapsy tyranickiej. Mega dobre, znowu kolejne wzmocnienie tak naprawdę Army Rule. Crusher Stampede, zdecydowanie najsłabszy detachment związany z monstrusami, dostał dodatkową zasadę, że w tym detachmencie tyranid monstrusy, poza z battle szokowanymi unitami, jeżeli są zdrowe, to mają plus 2 do OC. Problem z tymi monstrusami był taki, że miały zasadę armijną, która daje im plus 1 to hit, jak są ranne, albo plus 1 to wound, jeżeli są below half strength, no to one zaczynając grę nie miały żadnych zasad armijnych, a jeżeli przeciwnik sobie sfokusował konkretnie ataki w te monstra, no to je zabijał całkowicie i grając monstrami nie mieliście żadnych bonusów z tego, że gracie tym detachmentem. Tutaj delikatnie to poprawiono i nasze zdrowe monstra mają po prostu podbite OC. Czy to coś zmieni? Raczej nie, a to nie dlatego, że ten detachment dalej jest beznadziejny, bo po prostu jest przeciętny. Natomiast przykładowo Invasion Fleet, bazowy detachment tyranicki, jest mega dobry z tymi zmianami związanymi z szokami i tak dalej. Spokojnie możecie kombinować na innych detachmentach i dlatego ten Crusher Stampede raczej nie będzie widywany na stołach, bo inne detachmenty po prostu są lepsze. Jest jeszcze stratagem dla dużych modeli w tyranidach Ultramelet Ferocity. Działa dokładnie tak jak zasada Imperial Knightów i Chaos Knightów, czyli w movemencie możemy sobie przechodzić przez przeciwnika poza tytanikami i przez tereny, które są do 4 cali. Natomiast jeżeli przechodzimy przez tereny powyżej 4 cali, to rzucamy kostką, na jedynce jesteśmy zszokowani. No i możemy wchodzić podczas tych ruchów w engagement range przeciwnika, byle nie zakończyć tego ruchu w engagement range'u przeciwnika. To jest mega ważne. No i tak to wygląda tutaj. Te tyranidy tutaj na tych monstrach dostały po prostu wzmocnienie mobilności, ale tak jak mówię, nie wiem czy to wystarczy. Kolejna sprawa. Hive Tyrant, Onslaught, Aura Psioniczna. Oprócz tego, że rozdaje asalty dookoła, to jeszcze rozdaje lethal hity. Mega fajna sprawa. Pamiętajcie, że możecie sobie wziąć detachment, gdzie macie sustainy, to jeszcze sobie połączycie to z lethalami i macie wtedy podwójne korzyści z waszych krytyków to hit. Mega dobra rzecz, kolejne wzmocnienie po prostu mega dobre. Neuroliktor dostał synapsę, proste, logiczne, fajne, ekstra, super model, jeden z najlepszych w grze. Oczywiście dostał podwyżkę, ale dalej jest fenomenalny i mega spoko. Kolejna sprawa to Neurotyrant może dołączać także do Zoantrop. To jest ciekawostka, ponieważ dostajemy wtedy mieszany unit monstrowo-infantrowy. Pamiętajcie, że wtedy anti-infantry czy anti-monster działa na ten wszystkie modele w unicie w danej sekwencji strzelania. Jeżeli został co najmniej jeden bodyguard z tym neurotyrantem, warto o tym pamiętać. Natomiast on po prostu wzmacnia tutaj te zoantropy, więc też pewien buffik to jest. Broodlord and Parasite of Mortrex dostały faction Shadow in the Warp i dostały synapse, więc też jakieś tam wzmocnienia. No i Moloch, Ravenery, Trigon dostały Vanguard Invader do tego najbardziej agresywnego detachmentu z szarżą po advance, z szarżą po fullbacku.
No, te keywordy sprawiają, że te module tam są jeszcze lepsze. Szczególnie Ravenerom to pomoże, bo Ravenery sobie swobodnie przebiegają między ścianami, są mega szybkie, więc spoko. A Maulog i Trigon też się ucieszą z tego wzmocnienia. No i wzmocniono też dwa datasheety. To mnie akurat trochę dziwi, bo Exocryna była do tej pory obowiązkowym modelem w Tyranidach, właściwie w każdym detachmencie. Ona była bardzo dobra i miała profil strzelecki 8-3-3. D6 plus 3 strzały z blastem heavy na 3+. Teraz dostała plus 1 do siły, ma 9-3-3, no i zaczyna się robić jakimś takim sensownym pepancem na lżejsze rzeczy, bo już Rhinosowo podobne modele munduje na 4+, nie na piątkach. No, zmiana z jednej strony sensowna, no bo to jest jakiś tam pepanc, który powinien walczyć z wrogią pancerką. Z drugiej strony, żeby akurat buffować Exocrynę, to mnie dziwi, nie? Bo to jest model, który, tak jak mówię, grał wszędzie, więc ja tam się spodziewałem raczej, że zostawią to bez zmian i nawet lekko ją podrożą, bo po prostu jest mega dobra. A tutaj proszę, dostała ten punkcik siły, no i pewnie będzie jeszcze bardziej obowiązkowa niż była do tej pory. Natomiast ta zmiana na Tyranofeksie wcale mnie nie dziwi. Tutaj Rupture Cannon, czyli to super mega działo. Siła 18, AP4, 2 strzały. Damage D6 plus 6, a więc już naprawdę srogi damage, minimum 7, maksymalnie 12, no to jest w stanie zone-shotować wiele pojazdów w tej grze. Ta zmiana mnie nie dziwi, jeżeli grał Tyranofex, to raczej ze sprayem, czyli z tym Flamerem. Flamer dalej jest bardzo fajny, natomiast to działo wreszcie stało się jakimś takim zamiennikiem dla tego spraya i można rozważać Tyranofexa z pepancem. Można oczywiście rozważać dwa Tyranofexy, jeden z Flamerem, drugi z armatą. Tutaj ta zmiana akurat mega na plus, bo buffowanie modeli, czy tam ze złożeń modeli, które nie grają kompetytywnie, to zawsze jest coś, czemu tutaj przyklasnę. No i tak wyglądają zmiany, jeżeli chodzi o faction rulesy. Jest tego całkiem sporo. Wiele frakcji dostało zmiany. Niektóre zmiany są fundamentalne. Jest to kolejny element do tego naszego kociołka zasad, który został zamieszany przez Games Workshop. No i wygląda to tak, jak wygląda. Mamy tutaj naprawdę sporo nowych rzeczy, które będziemy poznawać empirycznie przez kilka najbliższych tygodni. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych materiałów. Na razie to wszystko. Siemano, cześć.